Oferty firmy mogą składać do dnia 25 września do godziny 8 nad ranem. Planowane otwarcie ofert jest o godzinie 8.30. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z procedurą, poddamy te oferty dalszemu procesowi weryfikacji w celu ustalenia zwycięzcy przetargu. Będzie to zbiornik retencyjny, a cała inwestycja będzie polegała na uformowaniu nowego odcinka potoku północnego wraz z wykopaniem czaszy zbiornika i wybudowaniu zapory oraz przepustu nad linią kolejową. Głównym celem utworzenia tego zbiornika w tym miejscu jest zbieranie nadmiaru wody opadowej, retencja nadmiaru wody. Zbiornik retencyjny powstanie w ramach programu LIFE. Od momentu rozpoczęcia budowy przewidzieliśmy rok na realizację tego zadania. Nowy zbiornik będzie miał powierzchnię 2 hektarów.